Cześć, witam Cię. Dzisiaj jest szosowy wypad. Pewnie się zastanawiasz, gdzie jesteśmy, co robimy. Jesteśmy w Sopocie, na tak zwanej pętli Reja. O, tutaj to je pokażę. Pętla Reja jest dosyć znana wśród szosowców. Jest w zasadzie w centrum miasta, można powiedzieć, bardzo blisko. Ulicą Reja odbija się właśnie tutaj do lasu, do pętli. Jesteśmy na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pętla biegnie w stronę lewą i wyjeżdża się z prawej. My dzisiaj będziemy robić pętlę odwrotnie. Zaczniemy z prawej, dlatego że jest dłuższy podjazd, bardziej trzyma. Jest mniej stromy niż po stronie lewej podjazd, ale po lewej trzyma krócej, jest bardziej stromy. My dzisiaj będziemy sobie robić podjazd po stronie prawej. Tak więc widzimy się już na rowerze. Pewnie zauważyłeś, że jest już mocowanie. Tak więc wsiadaj na rower. Jesteśmy już na rowerze. Cały czas robimy rozgrzewkę, dlatego że pętla Reja jest bardzo blisko mojego domu. Nie byłbym w stanie się rozgrzać. Dlatego ten podjazd jest takim rozgrzewką. Nachylenie jest odczuwalne. Trzyma dosyć równo. Dobrze się tu dosyć trenuje podjazdy. Asfalt jest dobrej jakości. Nic, tylko wsiadać na rower. Ostatnio były spore opady w Trójmieście, dlatego też dzisiaj się na szoskę wybrałem. Pamiętajcie, że kiedy robicie rozgrzewkę, to nie jest to trening. Jeszcze nie zaczynacie trenować. Jeszcze to nie są te obciążenia. Więc jeszcze cały czas rozgrzewacie swój organizm. Żeby nie przesadzić na początku, z tego względu, że potem trening nie pójdzie Wam w zadanych wartościach. To jest właśnie takim częstym błędem na początku, że rozgrzewkę robimy w zasadzie jak trening. Potem, kiedy przychodzi kluczowy moment, my już nie mamy siły, jesteśmy zdyszani. Zresztą tak jak ja trochę teraz. Miałem chwilę przerwy. I to już tak jest. Pętla Reja też jest popularna wśród biegaczy, osób jeżdżących na rolkach, spacerujących z dziećmi. Często są też wiaty przystankowe. Można sobie zrobić grilla, są miejsca. Można rozpalać ognisko. Oczywiście po uprzednim zgłoszeniu tego faktu. No już prawie jesteśmy na szczycie. Tak jak mówiłem, wzniesienie tutaj nie jest duże, jeżeli chodzi o kilometraż, ale trzyma. Trzyma, nie puszcza do samego praktycznie końca. Można fajnie poświęcić kadencję, siłę, moc. Wszystko to zależy od tego, ile macie siły w nogach. No i jaki sobie trening zaplanujecie. Też jest sporo płaskich odcinków, tak więc interwały, sprinty, wszystko można tutaj wykonać. Jedyny minus jest taki, że ta pętla, jak i te wyasfaltowane drogi w lesie są stosunkowo krótkie na szosę, szybko się nudzą i nie jesteśmy w stanie tutaj efektywnie trenować każdego dnia. Ale to bardzo dobrze, bo las nie powinien być pokryty asfaltem.
Więc tutaj to ten minusik taki z przymrużeniem oka. Bo i tak fajnie, że taka inicjatywa powstała. Mamy tutaj asfalt, dlatego że to naprawdę jest miasto. Jesteśmy tutaj, wzdłuż jednej ulicy pojechaliśmy, odbiliśmy od górnej sobie, wyobraźcie Armii Krajowej, odbiliśmy sobie tylko w lewo, w reja. Już jesteśmy w tych rejonach, dojazd jest szybki, łatwy. Są miejsca parkingowe, można wyciągnąć sobie nawet rower z bagażnika samochodu. Tak więc nawet nie musicie tutaj jechać pod miastem. Teraz już mamy wypłaszczenie, będzie już płasko jak na stole. Kamera dodatkowo, wiem, że wypłaszcza, więc pewnie widać, jakbyśmy ciągle jechali z górki. Pogoda jest cudowna w końcu. Ostatnie wiatry, opady deszczu zniechęcały troszeczkę do wychodzenia na rower. Ale już był ten głód. Łydki tak nieprzyjemnie piekły, chciały takiego zmęczenia. Cały organizm jakoś szalał. Już nie wiedziałem, czy to początek jakiejś choroby, czy środek jakiejś choroby. To się okazało, że tak, choroba jest. Mani rowerowania. Jak tylko organizm dowiedział się, że dzisiaj idzie na rower, to spał elegancko, wstał idealnie. I rano możemy tutaj sobie być. O, szlaban otwarty, jak przyjemnie. Chcę taką jedną pętelkę przejedziemy. Później nie będę was już katował moim oddechem, głosem. Bardziej popatrzymy na widoki. I my jedziemy w lewo. W stronę słońca. Kręcąc się w kółko jest fajnie, mamy wszystkie strony świata. Możemy się poobracać, doznać różnych warunków. Teraz na przykład jedziemy pod piękne słońce w cudownym parku krajobrazowym trójmiejskim. Kto nie był, zapraszam. Piękne trasy na szosę, na MTB, na enduro. Mamy tu wszystko. Prawie wszystko, no bo typowego downhillu tu nie znajdziesz, freeride'u też nie. Dirta też nie. Pump tracka się dorobiliśmy, ale to jest taki malutki pump track. Skierowany raczej do młodzieży. Ale jest jak najbardziej, jest trudny. Jak byłem pierwszy raz, nie za bardzo wiedziałem, jak tutaj się na tym pump tracku zachować. Ale przeglądając sobie zdjęcia i filmy, obiektywnie trzeba stwierdzić, że ten pump track jest wersją mini. No, skierowaną głównie do tutaj młodzieży, żeby się szkoliła. Żeby miała co robić w te zamknięte niedziele. O, jak pięknie. A, bajunia. Jeszcze realizujemy rozgrzewkę. Pierwsza runda to jest taka rozgrzewkowa. Idziemy dosyć spokojnie. U mnie to wygląda tak, że ja po prostu co kółko przyspieszam. Coraz jadę szybciej. Aż w połowie treningu, czyli po takich 4 do 5 okrążeń, stabilizuję już swoją prędkość na tym wyższym poziomie. Dociskam jeszcze 3-4 kółka. Potem robię 2 jeszcze rozjazdowe, tak żeby się łącznie zamknąć w 10. I rozjazd, powrót do domu. Pamiętajmy, rozjazd to nie kontynuacja treningu. Schładzamy, odpoczywamy. Mięśnie się trochę regenerują. Idziemy bardzo swobodnie. Jeszcze słabiej niż na rozgrzewce. Po prostu kręcimy. Asfalt kusi na wprost, my odbijamy w lewo. Robimy standardową pętlę dzisiaj. Malutki podjeździk przed nami. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale on jest łagodny. Tutaj nic nas ciężkiego nie czeka. Potem będzie piękny zjazd. Zobaczycie właśnie, czym się podjeżdża, jadąc w tą lewą stronę.
dobre wieje, albo to my tak szybko jedziemy. Jak myślicie? Mamy tutaj trochę progu zwalniający. Myślę, że dlatego w lewą stronę prowadzi ta pętla. Patrzcie, jakie widoki. Praktycznie w mieście. Nic, tylko wsiadaj na rower. Wsiadaj na rower, chodź do pociągu, Trójmiasto wita. To jak widzisz, dojechaliśmy właśnie z powrotem. Teraz zaczynamy drugą pętlę. Jak będziemy sobie śmigać? Tych pętelek trochę porobimy sobie, potem pojedziemy do domu coś zjeść na kawkę. Nie ma jak to tak właśnie rozpocząć sobotę. Od endorfin, od zastrzyku energii, od delikatnego, pozytywnego zmęczenia. Tak więc chwilowo się z wami żegnam, popatrzcie sobie jeszcze na widoki, a ja zabieram się za robotę. To koniec naszej przejażdżki. Wracamy do domu szczęśliwi, trochę zmęczeni. Trochę daliśmy sobie w kość. Czas rozpocząć sobotę. Pamiętajcie, wsiadajcie na rowery i się cieszcie jazdą. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.